Siemano, z tej strony ja MWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zauważyć, znajdziemy się w kolejnym odcinku Minecrafta na telefon. Jak możecie zauważyć, patrzcie jaki mam zarąbisty domek. Tak, mówiłem wam, że coś tam pogram sobie między odcineczkami i właśnie leciutko pograłem, bo jak możecie zauważyć, to mamy taki oto domeczek. Co prawda nie ma w nim ani szyb, ani dachu, ale to sobie dzisiaj zrobimy. Ale jeszcze przed tym wszystkim chciałbym was prosić o zostawienie w tym momencie łapeczki w górę oraz zasubskrybowanie tego kanału, ponieważ filmy pojawiają się codziennie. No i standardowo, jeżeli lubicie tą serię, to zostawcie jakiś komentarz dla zasięgu, będzie mi niezmiernie miło. Jak możecie zauważyć, robi nam się noc, więc my sobie tutaj pójdziemy w Kimę, żeby zrobić dzień i mordeczki w dzisiejszym odcinku będziemy szli na wieżę pillagerów. Tak, dobrze usłyszeliście, więc dzisiaj będziemy mieć fajcik. Tak, mój dom jest o tyle super, że jak możecie zauważyć, jak wstaję, to wstaję poza domem, a nie w środku. Więc to jest kozak, więc zobaczmy sobie, jakie my mamy itemy. Dobra, mamy miecz, możemy sobie to, słuchajcie, posortować jakoś, tak żeby my, kurczę, dali radę. Ja właśnie się zastanawiam, czy my damy radę, słuchajcie, tym pillagerom. Mamy spawna dosyć blisko tej wieży, więc nie powinno być chyba problemu. Więc na samym starcie pójdźmy sobie właśnie na tych pillagerów, a później pobudujemy sobie trochę domek i zrobimy farmę, bo tak sobie przekminiłem, że w sumie dobrze by było mieć farmę, żeby właśnie mieć jakieś jedzenie. Ale zobaczymy, właśnie jestem ciekawy, co ciekawego tutaj w tej wieży znajdziemy. Czy będzie tutaj dużo itemków? Bo wiecie, w niej są skrzynki, ale co w tych skrzynkach będzie, to ja jestem naprawdę mocno ciekawy. Dobra, tutaj mamy, słuchajcie, jakiś namiocik. Więc dobra, tutaj nikogo nie ma. Ej, w ogóle tutaj nie ma pillagerów, z tego co widzę, patrzcie. Ej, coś tutaj pusto jest, czekajcie, zróbmy sobie tak. Dobra, ej, bo co jest? Ej, o co tutaj chodzi? Czy wy to widzicie? Tutaj nie zrespiły się tutaj żadne moby. Ej, czyżby tu było pusto? Ej, czemu tu jest pusto? Wytyfy! Co tu się dzieje? Przecież ja nie mam żadnego tutaj PC Fall ani nic. Ej, dobra, mamy, słuchajcie, skrzynkę. I w skrzynce nie mamy zbyt dobrych itemów. Mamy, słuchajcie, trzy butelki z expem, mamy tutaj ciemne drewno i mamy, słuchajcie, tutaj eleganckie zboże, więc coś mega za szybko i za łatwo nam to poszło. Nie mam pojęcia, dlaczego właśnie pillagerowie się tutaj nie zrespili. O kurde, oni się zrespili już. Może byłem za daleko, wiecie o co chodzi? Za mało czasu może mieli. No dobra, w takim razie trzeba go, słuchajcie, pokonać. Jeden, jedyny pillager, jakiego tutaj widzę, to jest ten, więc bijemy go! Bijemy go! O nie, kurde! O, dawaj go, dobra. O nie! Ej, mamy, słuchajcie, efekt teraz, że nie możemy wbijać do wioski, bo jak wbijemy do wioski, to automatycznie będzie, słuchajcie, raid. No nie wierzę, serio. Kurczaczki, ej, nie wiedziałem. W sensie, wiedziałem, że tak się stanie, ale nie spodziewałem się, że od razu. O kurde. O kurde, czekajcie, gdzie my będziemy mieć ten efekt? A tutaj mamy zły omen na 99 minut. O kurde, dobra, więc piszcie w komentarzach, mordeczki, czy chcecie, żebym poszedł zrobić rajda właśnie na jakąś wioskę. W sumie to ja nie wiem, czy bym dał radę takiemu rajdowi, z tego względu, że no jak możecie zauważyć, mamy tylko żelazne itemy, nie mamy lepszych itemów, a przydałyby się lepsze, no nie ukrywajmy, ale dobra. W takim razie, skoro tą wieżę dał nam się naprawdę mega szybko przejść i no nie zdobyliśmy tam prawie żadnych itemów, proponuję, słuchajcie, zbudować sobie domek, znaczy no, ulepszyć ten domek, który tutaj mamy, usunąć na pewno tego kobla, który wygląda strasznie, i zdobyć, słuchajcie, może piasek. Więc pójdźmy pierw po piasek, bo w trakcie tego, kiedy będziemy rozwalać kobla, to wtedy, słuchajcie, będzie nam się piasek przepalał, więc musimy sobie znaleźć piasek. Tylko gdzie my znajdziemy ten piasek? To jest dobre pytanie, widzowie. Gdzie my tutaj ten piasek znajdziemy? O, dobra, jest piaseczek. Jest piaseczek. Ej, w ogóle możemy sobie zrobić od razu farmę krówek, bo tutaj były dwie krówki, a jak dobrze wiecie, w wieży było zboże. I te zboże możemy sobie, słuchajcie, wykorzystać właśnie po to, żeby już zrobić sobie farmę króweczek. Czekajcie, weźmy sobie do łapki tutaj. O, proszę bardzo, zboże. I od razu weźmy sobie te krówki po drodze do nas do domku, weźmiemy je pierw do domku. Mam nadzieję, że one wejdą z nami do domku. Jeżeli nie, to zrobimy im specjalną zagrodę. Patrzcie, jak one zapierdzielają w ogóle. Co jest? Co jest? Kurde, raz, dwa, trzy. Dobra, dawaj, dawaj. Chodzę tutaj, jedna z drugą. Daleko nie macie do nowego domku. Będę was naprawdę świetnie traktował. Będzie naprawdę rewelacyjnie, uwierzcie mi na słowo. Po prostu chodźcie za mną, no. Chodźcie, moje drogie, chodźcie, no, zapraszam, zapraszam. Ej, jak one zapierdzielają, ty, w zwykłym Minecrafcie Java, te krowy by tak nie szły śmiało. Tak mi się wydaje przynajmniej, nie? Idziecie? Idziecie, no pięknie.
pięknie, krówki, pięknie. Dobra, chodźcie do mnie do domku. Wejdziecie do mnie do domku. Ej, czemu? O, no dawaj, dawaj, dawaj. Jedna z drugą, chodźcie. Czyżbym ja musiał wam tutaj rozwalić? Dobra, to wam rozwalam, pyk. I chodźcie teraz, chodźcie. No, let's go, dawajcie. I cyk, elegancko, jedna jest. Teraz druga, dobra. O nie, ej, żeby one nie wylazły. No nie, 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 nie. Ej, halo, proszę stąd nie wychodzić. Proszę stąd nie wychodzić, proszę tu natychmiast wrócić. Okej, dobra. O nie, nie, nakarm, nakarm. O nie, ona uciekła. Ona uciekła, dlaczego ty uciekłaś? Panie, proszę wrócić tutaj do środka. O, dobra, dobra. I cyk, dobra. Mamy, słuchajcie, krowy, które nie mogą wyjść z naszego domku, więc są uwięzione. Od teraz do domku będziemy wchodzić sobie górą. Tak, żeby one nie mogły wyjść. I ja myślę, że możemy je tutaj nakarmić. Proszę bardzo. O, czy będą małe krówki? Halo, bo ja wziąłem was po to, żeby tutaj były małe krówki, nakarm. O, dobra, będą małe krówki, więc kozacko. Więc dobra, jak możecie zauważyć, mamy w naszym domku elegancko tutaj farmę krówek. Ja muszę sobie tylko jakieś tutaj wejście zrobić, bo one będą uciekać. Ale ja myślę, że nie ma sensu ich kisić w domu. Zróbmy sobie od razu, słuchajcie, tutaj płoteczki. Czekajcie, gdzie ja mam płoteczki? Halo, o, tutaj płoteczki sobie zrobimy i od razu zrobimy im zarąbistą tutaj farmę. I żeby miały eleganckie miejsce właśnie, gdzie będą sobie żyły. Ja myślę, że to jest kozak pomysł. O nie! Jak ty jak to się stało? Ej, nie mów, że tej małej krówki nie ma tutaj. Jak ona stąd uciekła? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Jak ona stamtąd uciekła? Jak to jest możliwe? Ej, czy ktoś mi to wyjaśni? Jak ona stamtąd uciekła? Wytyfy, co tu się zadziało w ogóle? Dobra, ja mam nadzieję, że ona zareaguje na pszenicę i będzie chciała wrócić do nas. Bo ja jej przecież nic nie zrobię, kurka. No, nic jej nie zrobię. Dobra, tutaj sobie zrobimy tak, elegancko, dobra. Więc mamy farmę. Znaczy, ja wiem, że to zbyt ładnie nie wygląda, ale nie przejmujcie się. To wszystko odcinka na odcinek będzie zmieniane i będzie takie, wiecie, dopracowane, amigo, por favor, dobra. Więc tutaj musimy im zrobić takie ładne przejście, ale tak, żeby one nie mogły stąd uciec, więc zrobimy sobie tutaj tak. Teraz weźmiemy sobie, słuchajcie, pszenicę do łapki i zapraszam, panie. O, i nawet mała wróciła. No i kozaczek. Witam was w waszym nowym, pięknym domu. Pięknie, superowo, więc tutaj możemy sobie teraz to zakopać. O, proszę bardzo. Tutaj też. Cyk, dobra. Sikala foam, mordy. Sikala foam. Zrobiliśmy im zarąbistą faremkę. Patrzcie, mamy tutaj króweczki koło naszego domu, więc super. W sumie możemy je teraz nakarmić, żeby nie były, wiecie, żeby po prostu je nakarpmy. Nakarmy je, żeby one nie były tutaj nam głodne, a to sobie możemy rozwalać. I teraz damy sobie piasek, słuchajcie, do przepalania, żebyśmy mieli na szyby i automatycznie zaczniemy ogarniać naszą chatę. Ale żeby ogarnąć naszą chatę, będziemy potrzebować, słuchajcie, dużo drewna, więc idziemy sobie kopać drewno. Dobra, więc kopiemy sobie drewienko i zbudujemy elegancki domek, może go trochę powiększymy w sumie, bo by się przydało. A w następnym odcinku pójdziemy kopać diamenty, taki jest plan, mordeczki. Jeżeli wy macie jakiś pomysł, co możemy robić w tych odcinkach, to oczywiście możecie pisać w komentarzu, bo sekcja komentarzy należy do was. I pamiętajcie o tym, że serię robimy razem, czyli po prostu wy poprzez komentarze możecie mi tutaj podpowiadać, co można zrobić ciekawego. No jak na razie jest dużo rzeczy do robienia, bo jak możecie zauważyć, nie mamy nawet domku, a będzie trzeba go ogarnąć, bo umówmy się, ten domek wygląda jak kupa, trzeba zrobić z nim porządek, żeby on jakoś ładniej wyglądał. Więc dlatego bierzemy sobie, słuchajcie, to drewienko i zamieniamy na deseczki, proszę bardzo. 45 deseczek, myślę, że tyle nam w zupełności starczy, żeby cały domek był właśnie z drewna, a nie tutaj mieszany cobblestone, jeszcze tutaj jakiś dirt w ogóle, co tutaj się odwala. Co ja żebym zrobił z tą chatą? Co ja żebym zrobił z tą chatą, kurka? Jak będę już lepiej zaawansowany na tym sejwie, w sensie, wiecie, że będę miał po prostu więcej itemów i tak dalej, zbudujemy sobie ładniejszy domek, który będzie po prostu wyglądał. Bo to ma być tymczasowa baza, która będzie nam potrzebna tylko i wyłącznie do tego, żeby właśnie odkładać sobie itemeczki. I w sumie takich baz możemy mieć dużo, bo nie jest powiedziane, że musimy siedzieć w jednym miejscu. Równie dobrze możemy gdzieś sobie pójść i później tutaj wrócić. Wiecie, o co chodzi? Przygoda w Minecraft, to jest to. Ale dobra, patrzcie, ten domek wygląda o wiele lepiej teraz. Jak jest, kurczę, tutaj drewno. Możemy sobie dać jeszcze pod drzwi drewno. To już będzie w ogóle tak, o, pięknie. To możemy sobie powiesić tutaj, żebyśmy mieli taką pamiątkę, że pokonaliśmy wieżę pillagerów. Oczywiście, no nie pokonaliśmy, bo tylko jednego pillagera pokonałem i w sumie mogłem dać mu spokój, to bym nie miał, słuchajcie, tego złego efektu omen. Ale dobra, wiecie co? Teraz mówiłem, że będziemy kopać diamenty w następnym odcinku, ale nie mamy miejsca, w którym moglibyśmy je kopać, dlatego zrobimy sobie, słuchajcie, już kopalnię, bo będziemy potrzebować cobblestone właśnie po to, żeby, słuchajcie, zbudować sobie dach. No bo nie będę budował dachu, słuchajcie, z drewna, bo to będzie wyglądać brzydko po prostu, nie? Więc schodzimy sobie tutaj na dół i właśnie zaczniemy kopać sobie cobblestone.
stonę i może wykopiemy sobie dużo żelaza, bo żelazo też by mi się mega przydało. Bo czym więcej żelaza, tym w sumie lepiej. Tylko czy ja mam pochodnie? Mam pochodnie, dobra, gites, więc tutaj dajemy sobie pochodnie, okej. Okay. No, no jest kozaczek, tylko mi się zaraz kilo skończy, więc zaraz będziemy musieli wracać sobie tutaj na górę, ale to mi nie przeszkodzi. To mi nie przeszkadza. W sumie jakbym chciał kopać diamenty w dzisiejszym odcinku, to bym musiał tyle wykopać, słuchajcie, bo patrzcie, jesteśmy na 62 poziomie. O, i mamy węgiel. Mamy węgiel. Od razu natrafiliśmy na węgiel. To jest bardzo dobra informacja, mordeczki. To jest bardzo dobra informacja, bo węgla nigdy za dużo. Pamiętajcie, węgla nigdy za dużo. Jak możecie zauważyć, wykopałem prawie cały węgiel. Jeszcze tutaj zostało. Tutaj sobie damy na schodki, o, proszę bardzo, dircika. Tylko weźmy ten węgiel. Wzięliśmy ten węgiel? Tak, wzięliśmy 24 węgla, czajcie to? Jesteśmy bogaci, kurka rurka, no. Jesteśmy bogaci, bardzo fajnie. I w ogóle jest noc, jak możecie zauważyć. I teraz możemy zauważyć, bo ja teraz testuję, dałem ostatnio większą jasność właśnie w Minecrafcie i chyba to nawet poskutkowało. Wydaje mi się, że lepiej to wygląda, ale tam był szkielet, więc ja nie wychodzę, zróbmy sobie szybki dzień. Okej, mamy piękny nowy dzień i teraz możemy tego szkieleta dojechać. Gdzie jest ten szkielet? Halo? Halo, szkielet! Gdzie ty tu byłeś, kurka? Bo on jest tutaj pod wodą. Dobra, dojeżdżamy go, dojeżdżamy go, dojeżdżamy go. Oj, pyk! Elegancko. Tylko jak ja teraz stąd wyjdę? Dobrze, że ja mam jakieś budulce. A nie, czekajcie, bo ja powinienem... O, o! Już tutaj wpadłem między odcinkami i musiałem się jakoś ratować. Ale dobra, okej, mamy dzionek, więc teraz... ile mamy cobblestone'a? Cobblestone'a mamy tylko 24, tak mało. O, wiele za mało. O! Ale zróbmy sobie od razu nowy żelazny kilof, bo mamy akurat 3 żelaza i no, żelazny kilof nam się przyda z tego względu, że no ten się kończy, więc no kurkę, przydałoby się, wiecie o co chodzi, więc schodzimy sobie tutaj na dół. Jeszcze niżej musimy się zagłębić, właśnie po to, o, im się właśnie skończył ten kilof. Kurczę, ale te dźwięki są opóźnione tutaj, nie? Ale to jest wszystko przez ten kabelek, patrzcie, wszystko przez ten kabelek. Ten kabelek i tak jest inny niż ten, bo jak tym nagrywałem, to było troszeczkę lepiej, tak mi się wydaje, nie wiem. Ale dobra, kopmy dalej, bo kurde, czas nam ucieka, trzeba zbudować, słuchajcie, dach naszego domu zarumbistego i zrobić farmę. Nie wiem, czy zdążymy zrobić w dzisiejszym odcinku farmę. Ile mamy cobblestone'a? 40. No może nam to nie wystarczyć, może nam to nie wystarczyć, więc musimy kopać dalej. Trzeba kopać dalej, byczku, więc tutaj sobie cyk. O, proszę bardzo, tutaj cyk. I lecimy z tym, mordeczki, proszę bardzo. I sobie tak kopiemy w dół. Ej, patrzcie, taki wielki tunel wykopałem, a nawet żelaza żadnego nie znalazłem. Ani jednego, czajcie? Ale mamy wystarczająco, mamy ponad stack cobblestone'a, to nam w zupełności powinno wystarczyć, żeby, słuchajcie, zbudować nasz dach. Dobra, jestem na górze i teraz, słuchajcie, przechodzimy do budowy naszego daszka, bo no, musimy zbudować jakiś ładny daszek. Czekajcie, tutaj możemy zrobić sobie tak, o. Dobra, ja myślę, że 32 w zupełności na razie wystarczy. I teraz pytanie, jak to zbudować? Czy on powinien być szpiczasty w tą stronę, czy w tą drugą? Tego kurka rurka nie wiem, tego kurka rurka nie wiem, ale dobra, na razie ja myślę, że i tak ten domek to tylko baza, więc on nie musi jakoś świetnie wyglądać. O nie, nie mogę naprawdę tego dobrze ustawić. Halo, czemu ja tego nie mogę dobrze ustawić? O co tu kaman? No, co jest? Czemu tak się dzieje? O, dobra, jest git. Więc po prostu to zrobimy sobie tak, że tutaj damy dookoła wszędzie schodki i na górze damy, słuchajcie, cobblestone'owe slaby, ale no ja nie wiem, czemu nie mogę tego dobrze ustawić. O, dobra, muszę po prostu niżej klikać i wtedy to wszystko działa. O, tutaj możemy sobie wyrównać, więc jak będę wstawał z łóżka, to chyba mnie będzie mnie wywalać właśnie poza domek, taką mam nadzieję. Ale to wszystko się okaże. O, tutaj mamy krówki nasze eleganckie. Tutaj sobie tak budujemy. O no, naprawdę, naprawdę taki fail tutaj musiał być, halo. Halo, kurka, o, dobra, okej. Ej, w sumie to mogę was nakarmić, chodźcie tutaj krówki, nakarmię was, żebyście były zdrowe i duże i żebyście rosły, bo właśnie musicie rosnąć, bo musicie być duże i zaradne i w ogóle, nie? Dobra, tutaj dajemy sobie, o, drewienko, proszę bardzo. Tutaj dajemy sobie takie coś. O nie, czekajcie, to rozwalamy. O, proszę bardzo, cyk, cyk, cyk. Dobra, i pyk, dobra, kozaczunio. Mamy prawie, słuchajcie, elegancki daszek. I patrzcie, nawet zrobiłem chyba calculated, bo, kurde, wystarczy nam idealnie tych schodków. Pa to, człowieku, idealnie wyliczone, pa, jeden schodek mi został, patrz to. Ej, no, ale teraz ta chata to się prezentuje. Nie możecie powiedzieć, że nie, ej, serio. Patrzcie, jak wygląda kozacko, dobra. Teraz ja myślę, że można tutaj, ej, bo, kurczę, ja tak nie chciałem, ja chciałem tu dróżkę zrobić. Dróżkę tu chciałem zrobić. Halo, Minecraft, dobra, zjedzmy coś, bo z tego, co widzę,
widzę, to jesteśmy mega głodni. Ej, ja mam w ogóle 9 poziom. To jest naprawdę dobra informacja, mordy. Serio, dobra, tutaj sobie to jemy. O, elegansior. Elegansior na jedzenie. Teraz musimy zbudować dach. Czy ja dam radę zbudować dach z takiej ilości kobla, którą mam? Ile mamy? O, ej, powinniśmy chyba dać radę, coś mi się wydaje. Chyba damy radę. Chyba damy radę, dobra, tutaj sobie lecimy tak i dajemy sobie tutaj, proszę bardzo, slabiki. W ten sposób je układamy. O, proszę bardzo. No, no i świetnie. Ten domek zaczyna wyglądać jak domek. W sensie, ej, serio, bo jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to oczywiście zachęcam was do oglądania z playlisty, bo jak będziecie oglądać z playlisty, to nie przegapicie żadnego odcinka, ale jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to sobie obczajcie i zobaczcie, jak ta baza wyglądała jeszcze w poprzednim odcinku, chociaż na początku tego odcinka było widać, ale tamto nie była w ogóle baza, tam była tylko po prostu ściana, a tutaj patrzcie, jaką mamy zarąbistą haciendę. Ej, serio, jest kozaczek, jak na trzeci odcinek, wydaje mi się, że ta chatka już wygląda naprawdę spoko. Teraz musimy sobie wziąć tylko tutaj, o, pyk, zrobimy sobie szyby, o, proszę bardzo, szyby na bogatości, cyk, no i dajemy sobie tutaj szyby, cyk. Ja myślę, że tutaj powinniśmy mieć jedno takie większe okienko, żeby zobaczyć, co się dzieje u krówek. Chyba tutaj będziemy widzieć, co będzie się działo u krówek. Mam taką nadzieję, ale nie jestem pewien. Dobra, bierzemy sobie, no prawie będziemy widzieć, ale to i tak nie jest tak źle, mordy, i tak nie jest tak źle, dobra, więc tutaj sobie cyk, 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 proszę bardzo. No i teraz ta chata, mordy, powiem wam, no człowieku, teraz ta chata wygląda, wszędzie szkło, elegancko, kulturka, wiecie, o co chodzi, więc naprawdę spoko. Więc no co, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku wydaje mi się, że to by było na tyle. W następnym odcinku zrobimy sobie farmę, ogarniemy bardziej ładniej farmę dla krówek, bo ona jest trochę krzywo, no jest trochę krzywo, wypadałoby ją poprawić. W ogóle ten domek jest cały krzywy. Dobra, zróbmy jeszcze to teraz szybko, bo to są tylko takie zabiegi kosmetyczne, one długo nie będą trwały, chociaż no tutaj na telefonie jak się gra, to one długo trwają. W ogóle powiem wam szczerze, że budowanie i granie na telefonie jest naprawdę, nie wiem, kurczę, jak ktoś gra codziennie na przykład, to jestem w stanie zrozumieć, że mógł się przyzwyczaić, nie? Ale to nie jest nic łatwego, kurka rurka. No dobra, rozwalamy sobie tutaj tak, proszę bardzo. O, ja myślę, że coś takiego im powinno tutaj w zupełności wystarczyć. W sensie, będziemy to powiększać, jak będzie w sumie więcej krówek, bo jak na razie chyba nie ma takiej potrzeby. Więc w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, koniecznie strzelajcie łapy w górę, subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie. Jeżeli macie jakiś pomysł, co bym mógł zrobić w następnym odcinku, to piszcie w komentarzach, bo sekcja komentarzy od tego jest właśnie, żebyście pisali mi pomysły i żebyście komentowali. To by było na tyle. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się, na razie i elo, pa!